Cześć moi drodzy, jesteśmy właśnie na zamku, będziemy niedługo zwiedzać go. Cześć, witajcie moi drodzy, jestem na zamku Czocha. Wiem, że jest ciemno, wiem, że jest taka pogoda jaka jest. Widzicie, nawet jest ciemno tutaj, za mną jest zamek. Jeszcze taki dym tutaj, mgła się w ogóle zbiera, to jest mgła w ogóle na tej zasadzie, także wiecie, to jest szok. Jesteśmy na zamku, sprawdzić czy tutaj straszy. Jeżeli straszy, to będziemy to nagrywać. O ile nam się da, oczywiście. Także zaraz wejdziemy do zamku przez te drzwi i zobaczymy co, jak to jest i zobaczymy jak to wygląda w środku. Pewnie będzie bardzo przerażająco. Zapraszam serdecznie. Dobra, jesteśmy na dziedzińcu, idziemy kasa, to nie, tu kasa jest, ale to nie tutaj chyba, bo mamy przejść tam dalej, tak? Pan mówił? Mamy tam daleko pójść. Dajcie, tu coś już stuknęło, tu duchy są, jej. Nie, to ja na studienkę należę. Dobra, spoko, myślałem, że tu już duchy. Jeszcze nie. Ale idziemy w stronę zamku, zobaczcie moi drodzy, to jest ten zamek właśnie. Tutaj już duchy nas atakują. Więc spoko. Takie stragany w ogóle są, nie? Ktoś jedzie za nami? Nie, nie jedzie nic. Tutaj nic nie przyjedzie przecież. Nie, no tędy wjeżdżają samochody. O, światło się zapaliło. Automat. Światło zapalili, tak. No, idziemy. No. Teraz tak, to mamy tam, gdzie ta się lampka świeci, tak? No. To pewnie... Tędy trzeba. No, to tak. Chyba. Czy ten... To pytanie. Dobra, przejdziemy przez bramę. Kurwa, ale duży ten zamek. Znaczy, no, tutaj sobie można tak na tle zrobić. No. O, światło, brama krakowska. Chodzimy. Mury normalnie. Czekajcie, tu coś jest. O. Ja wiem, że ciemny obraz, ale jak w horrorze, dlatego wybraliśmy się podczas nocy, nie? Żeby to było jak w horrorze. To normalnie będzie horror. Jesteśmy w zamku Czocha. Ciemno. Głucho wszędzie, co to będzie, tu mamy pomnik jakiś, nie widać dokładnie, ale jest pomnik, widzicie, sylwetka jest, creepy. Nagi facet. Creepy, nagi facet, ze szpadą w łapie. Tak, z inną szpadą też w łapie. No. Tu mamy taki park. Cześć moi drodzy, jesteśmy właśnie na zamku, będziemy niedługo zwiedzać go. Mam nadzieję, że się nie boicie. Ja się nie boję, jestem przygotowany na wszystkie duchy, które spotkam i mam nadzieję, że będzie fajnie. Ja wiem, że teraz koszmarnie wyglądam, tak? Też trochę strasznie, aczkolwiek no ja tak zawsze wyglądałem, za życia przynajmniej. No tak naprawdę, nie? No także wróciliśmy do swoich korzeni, jak to się mówi. I mgła tutaj nam zalatuje, widzicie? Mgła nam leci. Duża ilość mgły. No i tutaj jeszcze Lorda Vadera słyszymy gdzieś w tle. Także serdecznie zapraszam Was do filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Szkoda, że tego nie będzie widać. Tu ciemno. No to tutaj taki, jesteśmy na moście w ogóle kamiennym. O, zobaczcie sobie. Jest most. Wiem, że jest przymglone. Ostrości. O, teraz ostrość złapał. Zobaczcie, fajnie most wygląda, nie? To jest kamienny most. A pod nami jest w ogóle fosa, jakieś 20 metrów w dół przynajmniej. Co? Nie, no, że mam chyba z drugiej strony tutaj. Pokoje hotelowe. To nie, ale zobaczcie, kurde. Ale czad stąd widać. No. Nie wiem, właśnie jak tam się schodzi.
Znaczy no, gdzieś tak w drugiej stronie. Fajnie, muszą. Laski, kurde. Fajne, co chcesz. Halabardę, włócznie, halabardę, czekaj, mamy kawałek zbroi na pierśnik i hełm, i tarcza nawet jest, i to też czekane, i tarcza fajna. Fajna, fajna. O. I zwierz. Tam też jest jakiś zwierz. Kominek. Z papierosem. Fajny kominek. Mnie się podoba. Szanowni Państwo, jak Państwo zapewne zauważyliście, dziś jesteśmy tu we trzech, tylko i wyłącznie po to, żeby Państwu służyć, żeby oprowadzić Państwa po zamkowych wnętrzach i nie tylko, i żeby zapoznać Państwa z meandrami zamkowej historii. Możecie tutaj zobaczyć, na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to oryginalne wyposażenie tego pomieszczenia. Ich obecność tutaj jest związana z tym, że zamek żyje. My prawie codziennie w zamku organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, konferencje, imprezy, wesela, urodziny. Bardzo często też w zamku organizujemy kolonie dla miłośników Harry'ego Pottera. Wtedy z pomadów przyjeżdża do nas w pelerynach, wróżkami, w kapeluszach. Tydzień w zamku mieszkają, tydzień w zamku czarują. I to przeważnie są kolonie dla dzieci czy młodzieży, ale zwracam Państwu, że organizujemy też takie kolonie dla dorosłych. To są dopiero czary się z kompuszeniem. Fajne. Oręże. Halabardy, jakieś inne rzeczy. Wiecie. Wow. I za chwilę zrobimy sobie przerwę, żeby swobodnie można było się rozejrzeć, żeby można było wyjść do każdego pomieszczenia. Zacznijmy od tego, że nie wiemy, jaką funkcję pełniły te pomieszczenia za czasów Ernesta. W latach wojskowych zostały przebudowane. Niestety żadnych informacji na ten temat nam nie zostawiono. Obecnie są to sale wystawowe. Dwa pierwsze pomieszczenia to takie nasze zbrojownie. Zbrojownia i arsenał. Może sobie czekoladę sobie. Czekoladę słodką. Na wodkach, nie? Fajnie. Stal, beton, stal, beton. Ale tutaj organizm widać właśnie. Kurde.
5,5 miliona marek 100 lat temu. Dzisiaj ktoś policzył takie 60-70 milionów euro, czyli ćwierć miliarda. Fajna sumka, nie? Remont trwał 1909-14. Później liczą, traktuje ten zamek. Na początku się rozglądacie po pokoju, mówicie: ej, a czegoś tu brakuje. Podpowiem, telewizor z XVI wieku. No, czego może brakować? Dobra, podpowiem jeszcze jedno. Jest zima. My się na tak zwanym niskim moście, a zatrzymaliśmy się dlatego, że chciałem Państwu uświadomić fakt, iż w okresie średniowiecza to był to jedyny most, którym można było dostać się do zamku. Jedyny, ponieważ tego wysokiego mostu, którym szliśmy dosłownie minutę temu, wtedy jeszcze po prostu nie było. Ba, nie było go nawet w planach. A jak się pewnie Państwo domyślacie, w średniowieczu zamek wyglądał również trochę inaczej. W średniowieczu zamek to przede wszystkim ta wieża. Wieża ostatecznej obrony, czyli tak zwany stołb. Tyle, że bez tego renesansowego nakrycia. Do stołpu przylegał jeszcze donżon, czyli wieża rycerska, wieża mieszkalna, do tego trochę umocnień i ten most, który łączył zamek ze światem. Tyle, że most ten średnio... Teraz po nas bliscy nie wywołują, bo rada. Szanowni Państwo, przed nami salę tortur. Nie będę przedłużał, bo widzę, że bardzo Państwu śpieszno do środka. Zapraszam zatem, idziemy prosto na górę. Nic tam nie ma. A coś będzie. Teraz prasimy. No wiesz, że trudni już przeszła. Piękny kotuś, a my tych kotów nie wolimy. Mamy swoich dostatek. Mamy swoich. Ryzyko, że ktoś może znowu wyjść. To ale fajne. Iron Maiden normalny. Harry Potter. No? Szanowni Państwo, średniowiecze i tortury to rzeczy, zdać by się mogło, nierozłączne. To prawda, choć torturowano nie tylko w średniowieczu, a kto torturował, no przede wszystkim byli to pomocnicy kata, czyli oprawcy, czyli hycle. Bo sam... Śmiercią zboczyńców poprzez wieszanie, ścinanie, Thank you.
Cześć moi drodzy, jestem już w Leśnej, jesteśmy w miejscówce, gdzie będziemy nocowali. Całe wyjście na nocne zwiedzanie skończyło się o godzinie pierwszej. Jest teraz, żeby nie skłamać, jest godzina, moi drodzy, 2:04. Godzinę nam zajęło przejście, no, mam 45 minut na piechotę stamtąd. W pewnym momencie szliśmy po ulicy, praktycznie w całej ciemności, tylko świecając drogę latarkami. Oczywiście tak, było zabezpieczenie w postaci odblasków, żeby nie było, bo trzeba. Natomiast było tak ciemno, jak w dupie murzyna, że normalnie człowiek się bał, żeby powiedzmy coś nie wyskoczyło, nie? Ale jesteśmy wszyscy zadowoleni. Powiem naprawdę, masa serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś będzie miał ochotę kiedykolwiek pojechać i będzie miał możliwość do Zamku Czocha na nocne zwiedzanie, to serdecznie zapraszam. Moi drodzy, krótko mówiąc, bo jestem tak padnięty, że zaraz idę spać, a o 6 wstajemy i o 7 wyjeżdżamy. Tak, powiem tak, że tak dobrze to się na razie nie bawiłem przez ostatnie parę, powiedzmy, miesięcy. Naprawdę warto, bo ci goście, którzy nas oprowadzają, nie? Bo tam 6 typów było, którzy nas oprowadzają i naprawdę fajne teksty gadają, fajne rzeczy się dzieją. Plus są niespodzianki, ale i niespodzianek nie zdradzę wam. Także wiecie, naprawdę warto. Powiem tyle, że było i kupa śmiechu, i była kupa pisku. Mogę zdradzić wam jedynie, że dostaliśmy poczęstunek na sam koniec. Na sam koniec dostaliśmy chleba ze smalcem i ogórkiem. Ja jako, że nie jadam smalcu, niestety nie jadłem, ale tutaj skosztowali tego jedzonka i dobre nawet. I też dostaliśmy poczęstunek w postaci miodu pitnego. Taka mała lampeczka trójniaka ichniego, ale też niezłe, nieźle, nieźle daje, więc spoko moi drodzy, naprawdę. Chciałbym więcej pokazać, ale pewnie, wiecie, nie wszystko mogę nagrać, nie wszystko mogę pokazać. Poza tym to nagrałem, co uważałem za stosowne i mam nadzieję, że wam się spodoba po tym. Więc jeżeli ktoś będzie chciał więcej, no to ja serdecznie powiem tak, zapraszam. Ja jestem zadowolony niesamowicie z całego tej odwiedzin nocnych. Duchy spotkaliśmy, tak, duchy spotkaliśmy, widzieliśmy się z katem, widzieliśmy się z urliką bodajże, widzieliśmy się ze zjawami i dziewczynki, widzieliśmy zjawę dziewczynki też. Nie wszystko dało się dobrze nagrać, bo było tak ciemno, że bajka. Niektóre pomieszczenia były nieoświetlone, a te, które były oświetlone, to macie na filmach. Powiem tak, że i to trochę niedosyt zostaje, bo jeszcze bym chciał pozwiedzać, aczkolwiek już tak mi nogi weszły w tyle jak dzisiaj po dzisiejszym dniu, że naprawdę mam dość. No, także wiecie moi drodzy. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, zapraszam serdecznie na zwiedzanie nocne do Zamku Czocha. Tam naprawdę są duchy. Myśmy spotkali dzisiaj te duchy. No, jakby nie patrzeć. I mam nadzieję, że ten filmik również się wam spodoba, więc sorry za kiepską jakość, bo ja telefonem nagrywałem teraz. Następne materiały postaram się troszkę lepiej, ale wiecie, im ciemniej, tym się gorzej nagrywa, nie? Więc tak to jest mniej więcej, ale miejmy nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. Moi drodzy, mam nadzieję, że się filmik podobał, więc dla zasięgu zostawcie łapkę w górę, komentarz i napiszcie opinię, co sądzicie o takiej formie. Mam nadzieję, że się spodoba i będzie więcej filmów podobnych i nie tylko. Będzie trochę śmiesznych, będzie poważnych. Na pewno będą wyjazdowe z różnych miejsc. Serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, tak jak mówię zawsze na creepypastach. Aczkolwiek na tym kanale nie będzie creepypasty. Natomiast będą podróże i nie tylko. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie.